Cześć, nazywam się Darek Kraśnicki z Wrocławia. Oczywiście ciekawe zapytanie od internautki. Czy po przełożeniu terminu badań w Wojewódzkim Ośrodku Medycyny Pracy na wcześniejszy, następnie po wykorzystaniu tego wcześniejszego terminu, ale niestety w wyniku negatywnym, można wykorzystać ten późniejszy termin pierwotny? Mówimy oczywiście o badaniach za alkohol. Zapytanie internautki. Witam, obejrzałem Pana filmy i mam w związku z tym do Pana pewne zapytanie. Pisałam odwołanie od orzeczenia lekarskiego i wniosek o ponowne przebadanie mnie w trybie odwoławczym i ze względu na to, że termin kolejnego badania WOMP został wyznaczony aż na maj 2013, no wydawał mi się on zbyt odległy. I biorąc pod uwagę to, że dokładnie rok, a więc czas, jaki minął, w którym mnie pozbawiana prawa jazdy minął w 2013, ale 8 lutego, no zaakceptowano mi to odwołanie, no i wyznaczono mi termin właśnie badania na luty 2013. Byłam wówczas po przebytej terapii uzależnienia od alkoholu, no badania przeprowadzone nie w WOMP-ie, ale w niezależnym ośrodku wyszły pozytywnie, czyli miałam szansę na prawo jazdy. Natomiast badań w trybie odwoławczym niestety nie przeszłam i teraz pojawia się ponowne pytanie, czy właśnie termin tego ponownego badania wyznaczony przez WOMP, czyli na maj, jest dalej aktualny? I byłabym tutaj bardzo wdzięczna za odpowiedź. Pozdrawiam. Odpowiedź jest w sumie bardzo prosta. No niestety, badanie odwoławcze w WOMP-ie jest tylko jedno i właśnie to orzeczenie lekarskie z WOMP-u jest ostateczne. No idąc sokiem tutaj rozumowania internautki, można by się umówić na 5, na 10 terminów, licząc, że za którymś razem po prostu trafi się tej ślepej kurze ziarno, a nóż widelec uda się przejść te badania. No nie jestem za bardzo pewien, czy tutaj internautka nie myli badania ze skierowania z policji za jazdą po alkoholu z trybem odwoławczym, no ale powiedzmy, dla tej sprawy nie ma to specjalnego znaczenia. No tyle, że można dalej odwołać się do jakiejś instytucji o poziom referencyjny, o jeden wyższy, czyli chyba do Instytutu Medycyny Pracy. Natomiast jeżeli Ty miałaś podobną sytuację, zajazdę po alkoholu ze zmianą terminu w WOMP-ie, chętnie oczywiście zapoznam się z Twoim komentarzem tutaj poniżej. Jeżeli Cię taka tematyka interesuje, wstąp oczywiście na stronę badanialekarskiekierowców.pl, gdzie prezentuję podobne filmiki. Oczywiście mówił Darek Kraśnicki z Wrocławia. I jedna przestroga na sam koniec. Jeżeli już Cię spotkało to nieszczęście, złapali Cię za tą jazdę po alkoholu, chcesz się poprawić, czujesz, że zmieniłeś się, mimo wszystko podejdź do tego badania bardzo poważnie. Czyli zrobiłem kilka filmów, jak przejść badania w WOMP-ie po utracie prawa jazdy. Natomiast naprawdę podejdź bardzo poważnie, bo inaczej po prostu stracisz prawo jazdy na zawsze. I tym pesymistycznym akcentem jeszcze raz się żegnam. Mówił Darek Kraśnicki z Wrocławia.